Siemanko, dzisiaj taki mini poradnik, mianowicie z tego, jak ogólnie sobie tutaj przekładać przedmioty między postaciami, bo sam troszkę tego szukałem, za bardzo nic nie znalazłem tak naprawdę, więc pytałem też ludzi na czacie, żeby czego się tutaj dowiedzieć. Ja już w końcu się dowiedziałem, ogarnięte jest wszystko, także tutaj taki właśnie mini poradnik ode mnie, jak to sobie właśnie z tym poradzić, jeżeli macie na przykład więcej niż jedną postać i chcielibyście na przykład aktualnie na chwilę obecną na przykład albo zrezygnować z tej pierwszej postaci, albo po prostu, nie wiem, przełożyć sobie jakieś tam kamienie do enchantowania, albo tam kamienie na przykład runastone, bo wam brakuje na drugiej postaci, a na pierwszej macie pełno, nie macie co z nimi robić wręcz, to możecie sobie przełożyć na drugą postać i sobie na tej drugiej postaci, czy tam trzeciej postaci sobie z tego skorzystać. Także po pierwsze, co jest nam potrzebne, to własne mieszkanie. Własne mieszkanie dostajemy na 36 levelu z main story. I tutaj klikamy sobie escape'a i mamy tutaj home, my house, i sobie po prostu teleportujemy się do my house'a. Jeżeli chodzi o my house, to mamy tego questa tylko na pierwszej postaci naszej, bo ten house jest robiony jakby już od razu na całe konto. Także drugą postacią, jak stworzycie, już tego questa main story na housing nie dostajecie, bo ten housing macie tutaj, zobaczycie, że to jest dom Japończyka Ety, i zaraz zobaczycie, że ja przyjdę tutaj drugą postacią i to nadal będzie dom Japończyka Ety, ponieważ to jest moja pierwsza postać, to ta postać tutaj ten domek tutaj sobie zrobiła i ten domek należy do całego mojego konta. I teraz co możecie zrobić? Jest tutaj storage, tylko aktualnie jakby dopiero tutaj wyjdziecie, to ten storage tutaj jest skrzynka, ale nie ma napisu storage, czyli jakby ten storage nie jest odblokowany. Tak więc musicie tutaj dać sobie ten housing production factory upgrade i dajecie storage'a na poziom pierwszy, bo on jest aktualnie na poziomie zerowym. U mnie jest na poziomie drugim, bo sobie wylevelowałem go już troszeczkę, ale u was jest na stage'u zerowym, czyli sobie tutaj klikacie, pyk, i dajecie upgrade. Po chwili on się zrobi na poziom pierwszy, tam nie wiem, to trwa kilka sekund chyba, czy minutę, nie, już nie pamiętam dokładnie, ale to jest chwila dosłownie. Na kolejne upgrade już widać trwa trochę czasu, już na przykład na trzeci już raz 3 godziny, ale na pierwszy to jest chwilunia, nie? Dajecie upgrade, pyk, i pojawia wam się tutaj napis storage, i wtedy może normalnie podchodzicie, klikacie F i macie swój storage, nie? Wiadomo, jak będziecie tu podbijać, to będzie coraz więcej slotów. I tutaj możecie sobie na przykład powkładać wiele, wiele różnych rzeczy. Są niektóre rzeczy, które są na przykład tak jak te, że tego się nie da przełożyć, to jest nadane już do twojej postaci, ale można sobie na przykład save enchanty na przykład przerzucić, nie? Tak samo tutaj wejściówki na dungeony, tu takie te marce do tam enchantów, tutaj te enchantery, te kamyczki, wszystko możecie sobie tutaj normalnie poprzekładać. I widzicie, ja sobie teraz przełożyłem, inne rzeczy też mogę sobie, normalnie z tego magazynu mogę sobie, co chcę, mogę sobie brać, z powrotem wkładać, mogę sobie tutaj to przekładać, tak jak sobie tam chcę. I sobie teraz mogę przejść na postać moją drugą. I dobra, robimy sobie character selection, czyli też escape, potem character selection. Czekamy chwilę, tutaj nic nie klikamy, bo to jest tylko cancel, że anulujemy jakby ze zmiany postaci. Także czekamy te kilka sekund. Wybieramy sobie wtedy postać, którą tam chcemy. Tylko niech nam się tutaj jeszcze załaduje. Dobra, i wybieram postać moją numer 2. I tą akurat chyba postać nawet wczoraj zostawiłem w domu, także... Ale mogę się z powrotem teleportować tak naprawdę do domu bez żadnego problemu. Nawet z domu do domu mogę się teleportować jakby. Zobaczycie, że i tak mnie do tego domu z powrotem normalnie teleportuje, i zobaczycie, dom Japończyk Ety, a ta postać się nazywa Japończyk TV, a to jest dom Japończyka Ety, czyli mojej pierwszej postaci. Nie mogę sobie, a nie mogę, jak jestem już w domie, jak już jestem w domku, a mogę zrobić sobie returna i zobaczycie, że normalnie mnie tutaj teleportuje, nie że jakieś tutaj, kurczę, sam jakieś tam przekombinowałem gdzieś tam i że jakoś tutaj sobie wszedłem, tylko to jest normalnie poprzez używanie powrotu do home, do domu, teleport do domu, i normalnie teleportuje mnie do domu mojej pierwszej postaci. Już wam pokażę, też można ogólnie wchodzić do znajomych domu, ale nie wiem, czy wtedy można grzebać im w magazynie tak naprawdę, w tym storage'u. Trzeba byłoby to przetestować. Ale wątpię, żeby tak dało się trade'a zrobić, ale jest pewien pomysł, nie? Można coś takiego spróbować. By mógł wejść do Marleny do domu, ale ona nie ma storage'a wykupionego, więc nie sprawdzę, czy mogę jej tam grzebać w storage'u.
Ale jeżeli taka byłaby opcja, to fajnie chyba, nie? Wtedy ogólnie nie ma to jakiego takiego trade'a między graczami, więc jeżeli można znajomemu wejść na chatę i jemu pogrzebać w storage'u, to z jednej strony byłoby to jako trade, ale z drugiej strony mogą cię okrać, więc wątpię, żeby takie coś było możliwe. Ale można przetestować kiedyś. No i widzicie, jestem w domu Japończyka Etycznej, mojej pierwszej postaci. Przychodzę sobie do tego storage'a, którym byłem pierwszą postacią, klikam F-kę i widzicie te wszystkie itemki, które tutaj były, tutaj są i mogę sobie je normalnie pyk wziąć prawym i jest 7, widzicie? Mogę sobie wziąć tą wejściówkę, oddać ją mogę bez żadnych ograniczeń, mogę sobie tutaj wszystko odbierać, wezmę sobie na przykład to i sobie sprzedam na hajsy, to sobie tutaj poukładam i tak jak widzicie właśnie od 36 poziomu, jak zrobicie main story na housing, to możecie sobie w tym housingu wybudować storage, który nic praktycznie nie kosztuje, po paru sekundach już go macie i możecie sobie przekładać wiele itemów różnych między postaciami, albo po prostu schować sobie po prostu jakieś przedmioty, jeżeli już nie macie za bardzo miejsca, możecie to sobie wszystko pochować i macie luz wtedy też, nie? Jakieś troszeczkę tego miejsca w inwentory, no albo właśnie to też właśnie bardzo ważne, żeby właśnie sobie przekładać przedmioty między postaciami, to też jest właśnie bardzo, bardzo super. Także dużo ludzi ogólnie się pyta w grze właśnie, czy gdzie jest tu storage, też szukałem tego storage'a, tego storage'a nigdzie kurczę nie było. Więc storage też ważna rzecz, także no tutaj w housingu macie, pokazałem wam przysiutko elegancko, tak więc trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem, zostawcie łapkę, suba, na razie, pa!